Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy 15 sierpnia 2024. Dzisiaj będzie o ziołach w bukiecie. No i trochę od strony magicznej, od tych przekazywanych legend, a może to nie tylko legendy, kto to wie. Piryt z łupką pomaga przyciągnąć pozytywną energię. Przepraszam, piryt z łupką jest w moim pierścionku, a tutaj jest sam piryt złotogłupców, pomaga przyciągnąć pozytywną energię. Odpaliłam też kadzidło. Kadzidło w kadzidle jest nawłoć, dziurawiec i bylica pospolita. Można używać do moksoterapii. Jeśli ktoś nie wie, co to znaczy, proszę sobie wbić w internet i sobie znajdzie. I mój bukiet. Bukiet jest 12 ziół. I tak naprawdę to od Was zależy, co się znajdzie w tym bukiecie i jak później on będzie z Wami do przyszłego roku, jak się zachowa. Mój bukiet wróci z powrotem na haczyk i po prostu będzie wisiał przez jakiś czas, aż te zioła zaschną tak sobie naturalnie, żeby były zachowane. Nie będą te bylice tak po prostu obwieszone, czy wyka nie będzie obwieszona, tylko właśnie będzie ładnie tutaj sobie zasuszona. Dziurawiec chroni od złego, zwraca uwagę świetlistych istot, chroni przed zwątpieniem i rozpaczą, dając siły do przetrwania trudnych chwil. Zabezpiecza przed klątwą i czarną magią. Słonecznik wprowadza szczęście w miłości. Sprowadza dobrych przyjaciół, czasami ułatwia poczęcie dziecka. Usprawnia współpracę z ludźmi, przyciąga dobre okazje i dobrobyt. Bylica piołun. Dodana do okadzania chroni przed bytami, odcina od podłączeń energetycznych, ułatwia pozbycie się pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych. Krwawnik to zioło kobiece, wspiera pomysłowość, dodaje opanowania i wiarę w sukces. Kiedy dodamy go do okadzania, uzyskamy wzmocnienie ochronne. Dziewanna. Stosowano ją jako środek leczniczy, ale jej głównym zadaniem było chronić przed strachem i nieszczęściem. Rośnie zazwyczaj na słabych glebach, stąd przysłowie, gdzie rośnie dziewanna, tam bez posagu panna. Dziewanna w mitologii słowiańskiej to bogini lasów, polowań i dzikiej przyrody. Bogini przyrody to symbol życia i śmierci. Wrotycz chroni przed czarną magią, klątwą, złym okiem. To magiczne zioło. Bylica pospolita to naturalny konserwant. Można stosować do potraw w niewielkiej ilości. Odgania demony, złe duchy, byty energetyczne. Chroni przed chorobą, pechem. Nieproszonym gościem. Szałwia. Strzeże przed chorobą, popełnieniem błędów i dokonywania złych wyborów. Wiesiołek ochrania i rozluźnia nasz organizm. Bniec, lepnica biała, nocna biała dama, zapylana jest przez ćmy. Jej kwiatuszki otwierają się właśnie nocą i nad ranem biało kwitnie. Pomocna w pozbyciu się wielu dolegliwości. Wyka ptasia oplata inne rośliny, swym kwiatem je zdobi.
a w nas czyści krew i siły dodaje. Przytulia właściwa, drobna wiotka, niepozorna, chroni nas od zatrzymania wody w naszym organizmie. Pobudza układ do życia, usunięcia niepotrzebnych resztek w naszym organizmie. To tak na wesoło, miłego dnia Wam życzę. Miłego dnia Wam życzę, także ja użyłam 12 ziół. Nie zmarnujcie swojego życia. Wszystkiego dobrego. Będzie dobrze. Będzie po prostu to, co ma być. Miłego dnia. I całego tutaj weekendu, bo niektórzy to już zaczynają po prostu weekendowo. Wszystkiego dobrego.